Do głośnego wypadku na A1 doszło w połowie września. Jak wynikało z pokładowej czarnej skrzynki podejrzanego BMW M850i, samochód w chwili wypadku miał poruszać się z prędkością 253 km na godzinę i najechać na Kia Proceed, którym podróżowała rodzina, dwoje dorosłych i pięcioletnie dziecko. Na skutek zderzenia Kia odbiła się od bariery energochłonnej i natychmiast stanęła w płomieniach. Cała rodzina zginęła na miejscu. Pomimo tego, że w Polsce codziennie dochodzi do wielu śmiertelnych wypadków, sprawa uzyskała rozgłos na niespotykaną dotąd skalę. Nie da się ukryć, że przyczyniły się do tego działania policji, która wydaje się, że z początku ignorowała fakt udziału w wypadku BMW. Doprowadziło to do wielu kontrowersji i teorii spiskowych, że kierowca BMW i domniemany sprawca wypadku może mieć powiązania rodzinne z kimś z policji. Nie inaczej było w przypadku pasażera BMW, o którym przez dłuższy czas nie było żadnych informacji. Z czasem okazało się, że pasażerem był adwokat z Łodzi. Na jego temat też pojawiły się pogłoski, że może mieć powiązania z Ministerstwem Sprawiedliwości czy politykami prawicy. Ten jednak w ostatnim czasie zdementował te spekulacje i odciął się od mediów, stwierdzając, że występuje jedynie w charakterze świadka w całej sprawie. Opieszałość śledczych zbulwersowała internautów, którzy sami ustalili przebieg wydarzeń i wskazali winnego całego zajścia. Organy ścigania doprowadziły do tego, że podejrzany Sebastian M. zdążył wyjechać z kraju. Udało się go namierzyć dopiero w Dubaju na lotnisku po wydaniu za nim listu gończego. Samo ujęcie sprawcy też nie do końca jest jasne. Detektyw Rutkowski twierdzi, że to jego agencja ujęła sprawcę, ale organy ścigania nie potwierdzają tej informacji. Strona polska czyni obecnie starania o ekstradycję, co może być kwestią nawet 2 do 4 miesięcy. Natomiast adwokat Sebastiana M. kwestionuje, czy aby proces będzie sprawiedliwy i uczciwy, skoro wszyscy wydali już wyrok, a w samą sprawę jak nigdy dotąd zaangażowali się sami politycy. Co budzi obawy, że ze względu na zbliżające się wybory będą chcieli przypodobać się obywatelom i pójdą za ich głosem, nakazując sędziom wydać najwyższy z możliwych wyroków. Pomijając pewne kwestie, że po części do tragedii mogło też przyczynić się zachowanie kierowcy Kii, co oczywiście nie wybiela zachowania kierowcy BMW. Jak doszło do wypadku na A1 ustaliła m.in. agencja Crash Lab. Na podstawie śladów i pomiarów miejsca zdarzenia ustalili sporo faktów i przygotowali rekonstrukcję wypadku. Prędkość BMW w chwili hamowania miała wynosić około 314 km na godzinę, natomiast w momencie uderzenia w Kię 235 km na godzinę, zgodnie z odczytem danych pamięci sterownika BMW. Ustalili też, że samochód Kia również jechał lewym pasem. Wynika to z używania sygnału świetlnych przez kierującego BMW. Jednak do zdarzenia doszło na środkowym pasie ruchu, co oznaczało, że oba samochody wykonywały manewr zmiany pasa ruchu. Crash Lab twierdzi, że kierowca Kia nie popełnił błędu i całą odpowiedzialność ponosi Sebastian M. Kia miała poruszać się z prędkością 135 km na godzinę i nie zajechała drogi BMW, jak spekulowano wcześniej. Nikt zresztą nie mógł spodziewać się za sobą samochodu mknącego ponad 300 km na godzinę. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi 8 lat więzienia, ale można spodziewać się dużo wyższego wyroku z zarzutem zabójstwa z ewentualnym zamiarem. Wówczas 8 lat to minimalny wymiar kary. Ponieważ wypadek odbił się głośnym echem w mediach, a działania policji i prokuratury wzbudziły wiele wątpliwości, Zbigniew Ziobro nakazał wszczęcie śledztwa czy służby, aby na pewno dochowały należytej staranności i po wypadku wykonały wszystkie stosowne czynności. Tymczasem przedstawiciele Crash Lab podczas wykonania oględzin miejsca wypadku znaleźli mnóstwo przedmiotów, które mogą stać się dowodami w śledztwie czy procesie sądowym.
Znaleziono m.in. opony pochodzące z kij, jak i prawdopodobnie z BMW, co samo w sobie budzi wiele wątpliwości, tym bardziej, że na miejscu zdarzenia był obecny sam prokurator. I czy policjanci wykonali rzetelnie swoje obowiązki? Jaki zatem będzie finał sprawy? Nie da się ukryć, że raczej zostanie skazany Sebastian M. Ale czy to będzie uczciwy wyrok i proces? Trudno to ocenić.